Kiedy zawiązywano łańcuchy do tych właśnie obramowań grobów, to czasami one strzelały, pękały, łamały się i wyskakiwały prawdziwe skarby. Dlatego, że Niemcy właśnie w grobach chowali... Witam serdecznie w kolejnym odcinku History Hiking. Jesteśmy w niewielkiej wsi Jugowice Górne, kiedyś Oberhausdorf, gmina Walim, teren Gursowich. I dziś będziemy opowiadać luźne, małe, krótkie opowieści na temat tego, co działo się tutaj w czasie II wojny światowej i tego, co działo się po wojnie. Jak na przykład mieszkało się razem z Niemcami na wpół w domach i jakie były ludzkie charaktery różnych ludzi, bo charaktery tak naprawdę są najważniejsze. Nie narodowość, nie rasa, nie wyznanie, ale ludzki charakter. I dzisiaj właśnie o ludzkich charakterach z tej niewielkiej, małej wsi Jugowice Górne. Pamiętajcie, że jeżeli wspieracie nas przez YouTube'a, możecie za darmo odsłuchać mojego audiobooka Faszystowska Mać, który przybliży wam losy mojego dziadka, byłego więźnia obozu Auschwitz-Birkenau oraz jednego z pierwszych polskich osadników w Górach Sowich. Można to zrobić klikając przycisk Wesprzyj, który jest pod każdym filmem. W 2004, albo chyba w drugim roku, dokładnie już nie pamiętam, poznałem człowieka, który mieszkał tutaj w tym domu. Ten dom został zbudowany w 1924 roku. Rodzina nazywała się Jauernik. Poznałem Ersta Jauernika. On już nie żyje. Zmarł w 2008 roku. Był żołnierzem Wehrmachtu. Poznałem go, kiedy wszedł w ruiny tego domu, poszukując jakichkolwiek śladów po tamtym swoim czasie. I opowiedział mi niesamowitą opowieść z lutego 1945 roku, kiedy dostał urlop, ale tylko dlatego, że zmarł jego ojciec i został ściągnięty z frontu dosłownie na 3 dni. W lutym 1945 roku Rosjanie byli już pod Wrocławiem. Kraj się sypał, jeżeli chodzi o III Rzeszę. Niemcy przegrywali na całe linie wojny. I on tutaj przyjechał. Niestety spóźnił się, ojca już pochowano. I opowiadał mi, że na drugi dzień między 4 a 5 rano usłyszał potężne wrzaski i krzyki na Dorfstrasse. Dorfstrasse to właśnie ta główna ulica wiejska. I on miał okna mniej więcej gdzieś tutaj u góry. Kiedy wyjrzał przez te okna, zobaczył maszerujące kolumny więźniów piątkami. Całe kolumny maszerowały. Była to ewakuacja obozów pracy z Gursowich z przedsięwzięcia Rize. Widziałem, jak kolbami SS-mani tłukli tych, którzy nie potrafili i nie mieli siły iść. Kiedy oni maszerowali, ja jadłem śniadanie. Kiedy jadłem obiad, oni wciąż maszerowali. Trwało to praktycznie cały dzień. Na drugi dzień powiedział do mnie, wiedziałem, że muszę wracać do jednostki. Wziąłem tylko i wyłącznie strzelbę ojca oraz jeszcze różnego rodzaju elementy związane z tą strzelbą i zakopałem bardzo blisko swojego domu w skrzynce. Potem udałem się na front. Przerzucono nas do Czech. Przerzucono nas do Czech i tam z 8 na 9 maja przestało wszystko istnieć. Nikt nie zaczął wydawać rozkazów. Nastąpił koniec II wojny światowej. Zostałem wzięty do niewoli i dopiero wróciłem po 8 latach pobytu w kraju krasnodarskim na wschodzie. Za moimi plecami znajduje się właśnie fragment tych ruin, gdzie kiedyś był potężny dom rodziny Jauernik. Zawsze się zastanawiałem, gdzie ten Ernst zakopał tą skrzynkę, w której była ojca strzelba i różnego rodzaju jeszcze asortyment myśliwski.
Być może gdzieś tutaj takie wgłębienie jest. Nie wiem, nigdy tego tak naprawdę nie szukałem, nie zajmowałem się tym. Ale przypomniałem sobie jeszcze jedną rzecz. Zanim on opowiadał o tych kolumnach więźniarskich, które widział na Dorfstrasse, to dzień wcześniej również mówił, bo jego pola graniczyły właśnie z siecią kolejki wąskotorowej, która dowoziła z obozu Erlenburg na Włodarz materiały budowlane. Oczywiście na budowę kompleksu Rize. I mówił mi, że w lutym 1945 roku ten parowóz cały czas się tam toczył, cały czas jechał. My dzisiaj wiemy, że on tak naprawdę już nie woził, a wywoził elementy. Ale w tamtym czasie oni myśleli, że wciąż tam się buduje. Również opowiedział mi, że jego siostra, jak przyjechał, opowiadała, że w 1944 roku to teren Włodarza był tak oświetlony, jak Prater Park w Wiedniu, a więc ten potężny plac właśnie zabaw, to wesołe miasteczko. To takie było natężenie tutaj pracy. I zanim zobaczył tych więźniów idących, mówi, nad wsią pojawił się rosyjski samolot. Leciał bardzo nisko. Widziałem czerwone gwiazdy na skrzydłach. Z samolotu zaczęły wylatywać ulotki, które mówiły, że Rosjanie nadchodzą. Będą tu lada dzień. Należy wywiesić białe flagi w domach i nie daj Bóg się ostrzeliwać, bo wytną wszystkich na miejscu. Hitler przegrał wojnę. Niemcy przegrały wojnę, ale Stalin nie jest wrogiem narodu niemieckiego. Jeżeli nie będą się fanatycznie bronić i bić, na pewno nie będą za to zabici, rozstrzelani i spaleni. Ja myślę, że do tego człowieka, jakim był Ernst Jauernig, trzeba będzie jeszcze wrócić, dlatego że Wolfgang Leistritz, mój serdeczny przyjaciel, były niemiecki mieszkaniec Walimia, dostał, jak jeszcze Jauernig żył, jego całe wspomnienia dotyczące II wojny światowej i tego, jak on walczył i był w Wehrmachcie. Są bardzo ciekawe i bardzo trzeźwo określają tamten umysł, czas i w ogóle tamtą przestrzeń historyczną. W dole tam znajduje się szkoła, którą zbudowano na początku 1900 roku. Jauernig opowiadał mi, że pierwszy raz automobil zobaczył dopiero w 1912 roku we Wrocławiu, kiedy pojechał właśnie z tą szkołą, z tą klasą do wrocławskiego zoo. I życie tych ludzi toczyło się normalnie, tak jak i dzisiaj toczy się tych, którzy żyją tutaj. Druga wojna światowa i wejście SS oraz więźniów i budowa projektu Rize, wszystko to całkowicie zmazała, a potem moment, kiedy przyszli Rosjanie, kiedy przyszedł czas, że te ziemie trafiły do Polski, całkowicie ten temat wycięła. Oczywiście wycięła dlatego, że była to konsekwencja wywołania wojny przez Adolfa Hitlera. Gdyby tej wojny nie wywołano, to ci ludzie, jak Ernst Jauernig i jeszcze wiele innych, o których opowiem, spokojnie mogliby tutaj dzisiaj żyć. Taka konsekwencja, taka właśnie cena za okrutne wywołanie II wojny światowej. W poszukiwaniu śladów przeszłości docieram na niewielki, malutki cmentarzyk byłych niemieckich mieszkańców Oberhausdorf. I tutaj widzimy trochę tych reliktów, bo tu w tym miejscu jest nagrobek, czy grób bardziej, nagrobek, grób, takie objęcie tego grobu, w którym rośnie potężne drzewo. Właśnie ten czas tak przemija. Generalnie na tym cmentarzu, teraz tam wejdę, nie ma wiele śladów. Otóż gdzieś w połowie lat 60. naczelnik gminy wydał rozkaz, aby wszystko, co się wiąże z pozostałościami niemieckimi, natychmiast wyciąć w pień
i zlikwidować. Chodziło generalnie o to, żeby oni tutaj nie mieli po co przyjeżdżać. I żeby też Polakom trochę dać oddechu, aby w ich myślach, w ich głowach nie było tej psychozy, że Niemcy tu wrócą. Bo ta psychoza non-stop była. I mojego dziadka też. Ja pamiętam, że kiedy Mazowiecki i Kohl przytulili się w Krzyżowej w pałacu koło Świdnicy, uścisnęli sobie dłoń, to wtedy część tych ludzi, które tu przyjechała po wojnie, oddechnęła i powiedziała, no tak, no teraz to możemy zająć się już naszymi gospodarkami, bo Szwaby tu nie wrócą. Ale wtedy w 60-tych latach mniej więcej wyglądało to tak, żeby ta psychoza odeszła, postanowili te cmentarze zniszczyć. Przyjechały traktory, zawiązały łańcuchy właśnie o te groby i zaczęli je wyrywać i wyciągać. I pamiętam opowieść mojego dziadka Wojciecha Szczeciniaka, który przyjaźnił się, kolegował z Niemcem, który został w Jugowicach Górnych. Nazywał się Schneider. Pamiętacie odcinek, który był o wyprawie doktora Jacka Wilczura w Górysowie? To właśnie ten sam Gustav Schneider. To był bardzo porządny człowiek. Ja w tamtym odcinku mówiłem, że on był antynazistą. On gardził Hitlerem. Zresztą jeszcze opowiem, co tutaj wykonał ciekawego. Natomiast kiedy wyrywano i niszczono te nagrobki, to on tutaj mniej więcej gdzieś w tym okresie, w tym miejscu stał i patrzył. No patrzył, bo pierwszy nagrobek to akurat targano jego matki. Idziemy teraz powolutku na właśnie teren tego niewielkiego, małego cmentarzyka Oberhausdorf. Zawsze, kiedy przekraczam bramę tych dwóch buków, to czuję się jakbym dokładnie w jakąś przeźroczystą przestrzeń, mgłę, albo w jakieś wrota wszedł i przeniósł się do świata, którego tak przecież już w ogóle nie ma. Jak się rozglądniemy, to tych nagrobków jest tu bardzo dużo, szczególnie tych obwarowań, które kiedyś właśnie zaznaczały, w którym miejscu był grób. To część jest spękana, bo właśnie tymi łańcuchami to było ściągane. Gdzieś tutaj niedaleko, postaram się poszukać, nie byłem to już prawie, no myślę, że lekko z 8 lat, kiedyś znalazłem płytę i co ciekawe, na tej płycie było nazwisko Passler. Jak oglądaliście odcinek właśnie o moim dziadku, jak tu przyjechał na ziemię odzyskane, to byli rodzice Reinolda. Tu byli pochowani. I tak przez przypadek znalazłem. I jeszcze niedaleko tutaj też kiedyś znalazłem właśnie nagrobek, gdzie było nazwisko Jauernig. A więc tego człowieka, o którym na początku dzisiaj w tym odcinku opowiadałem. A matka Gustava Schneidera była pochowana zaraz przy wejściu tego cmentarza. I generalnie, jeżeli kiedyś wejdziecie na taki teren, to jak się zawsze rozglądniecie, że będzie czworokąt wysadzony drzewami bukowymi, to znaczy, że w tym miejscu znajdowała się właśnie taka poniemiecka nekropolia. Oczywiście są też takie, gdzie nie ma już ani śladu kompletnie żadnego nagrobku, ani jakiejkolwiek porcelany, cokolwiek, co by znaczyło, że był cmentarz, to zawsze po tym czworokącie, bądź prostokącie, obsadzanego właśnie drzewami bukami, to poznacie, że takie miejsce tutaj było. Tak jak powiedziałem, można jeszcze czasami ślady znaleźć na tym cmentarzu. Pauline Passler. Pauline Hermann Passler, Bauer, rolnik. To byli rodzice Reinolda Passlera, człowieka, który mieszkał z moim dziadkiem do 1947 roku, do wysiedlenia w Jugowicach Górnych. No, jak to dziadek wspominał, Reinold to było hitlerowskie bydle. Była to żyłka niezwykle fanatyczna, jeżeli chodzi o narodowy socjalizm. Zawsze coś pod nosem mamrotał wobec niego i czasami podsłuchiwał dziadek, jak do swojego teścia mówił, że jak wrócą tutaj Niemcy, albo gdyby Hitler wrócił, to on by takiego jak on na haku powiesił. To widzą Państwo, że są to
prawdziwe opowieści, bo ci ludzie tutaj takie ślady po sobie zostawili. Matka Reinolda zmarła w 1939 roku 4 stycznia, jeszcze grubo przed rozpoczęciem II wojny światowej. Tak. Jest śnieg, ale moja pamięć fotograficzna jednak nie zawodzi. Przypuszczam, że pod tym śniegiem jest płyta nagrobna rodziny Jauernik. Przypuszczam. Zobaczymy, czy to się uda, czy to przypuszczenie jest prawdziwe. Landwirt, właściciel ziemski, urodzony w 1874 roku, zmarły w 1940. Pamięć mnie nie myliła. Ernst Jauernik. Tak samo nazywał się też ten bohater, o którym dzisiaj jest fragment tego odcinka, a to był jego wuj, brat jego ojca. I właśnie po tym wuju, który zmarł w 40 roku, on dostał właśnie imię. Tak. Unser lieber Eltern. Na próżno dzisiaj tutaj szukać jakichkolwiek jeszcze innych nagrobków, zdobień, marmurów, pomników. Wszystko to zostało rozprute i rozkradzione. Kiedy zawiązywano łańcuchy do tych właśnie obramowań grobów, to czasami one strzelały, pękały, łamały się i wyskakiwały prawdziwe skarby. Dlatego, że Niemcy właśnie w grobach chowali depozyty. Najczęściej były to słoiki z pieniędzmi, z biżuterią, z monetami, ale też z różnego rodzaju innym dobytkiem, ze zdjęciami na przykład, ze sztućcami srebrnymi. I jak kleszcze właśnie łańcuchowe łamały te obramowania, to te słoiki wyskakiwały czasami jak pociski. No i ludzie zbierali, mieli rzeczy, cieszyli się, że udało im się znaleźć jakiś właśnie poniemiecki skarb. Opowiadał mi jeszcze kiedyś dziadek, że był handel pewien tymi nagrobkami. Kiedy zmarła dziadkowi jego matka, moja prababka, niedaleko tutaj w Jugowicach mieszkał człowiek, który zajmował się właśnie tym procederem i zaproponował mojemu dziadkowi piękny, elegancki pomnik dla matki. Oczywiście, jak mówi, że bardzo chętnie wybierze, zaprowadził go do stodoły, mówi: zobacz, biały marmur, czarny, siwy, zobacz, co chcesz? Ty, mówi, ale tam są niebieskie napisy. No i chuj, że sam mówi. Wyrżniemy to elegancko, wybije tobie to, co będziesz chciał, będziesz miał piękny pomnik dla matki. Dziadek mówi: słuchaj, świnią jesteś i świnią zdechniesz. Ja takiego pomnika nie chcę. Zapłacił, kupił inny, ale na pewno nie czyjś. Generalnie tutaj był po obozie koncentracyjnym. No ale były pewne zasady, których się nigdy nie łamało. A więc nigdy nie mściło się na zmarłych bądź na grobach. I nawet ten człowiek, który przeszedł takie piekło od Szwaba, cały czas tą zasadę do końca swojego życia po prostu miał jako żelazną zasadę. I nigdy po grobowcach też nie chodził i nie szukał, nie wyciągał, mimo że mógł to robić za to, co Niemcy zrobili mu w obozie i byłby jak najbardziej usprawiedliwiony. Zaczynaliśmy ten odcinek małą kapliczką, a ta kapliczka kryje w sobie pewną tajemnicę. Otóż na przodzie tej kapliczki jest dzisiaj napis: Niepokalane serce Maryi, módl się za nami. Ale z tyłu widzimy, że było kiedyś inaczej. Ten napis był właśnie niemiecki wytarty na przodzie, a tamtego, który jest teraz, w ogóle nie było. I tak się właśnie historia obróciła. Ja pamiętam jeszcze tłusty gotyk właśnie tego niemieckiego napisu, gdzie można było rozszyfrować dwa wyrazy. Heilige Maria, Święta Maryja. To na dzisiaj tyle w naszym odcinku. Pamiętajcie, aby subskrybować nasz kanał. Pamiętajcie również o kciuku w górę,
komentujcie, piszcie do nas i oczywiście naciskajcie dzwoneczek, bo to pozwoli wam oczywiście przypominać o innych naszych odcinkach. Ale najważniejsze, jeżeli chcecie nas wspierać, aby dalej takie właśnie opowieści powstawały, to pod tym filmikiem naciskacie przycisk wesprzyj. I dzięki temu, między innymi, macie dostęp do unikalnych treści. Jeżeli pamiętacie opowieści o moim dziadku, to macie dostęp też do audiobooka, którego myśmy właśnie na podstawie Faszystowskiej Mać ostatnio wykonali. To na tyle. Do zobaczenia w kolejnych przygodach z History Hiking. Serdecznie pozdrawiamy naszych patronów Konrada Baranowskiego, Michała Bodakiewicza, Radosława Burczyka, Witolda Chojeckiego, Adama Guska, Karola K., Bartosza Karola, Kancelarię Adwokacką Magdalena Kolenda, Małgorzatę Sobczak, Wojciecha Srokę, Rafała Subotkę, Mariusza Tokaja, Michała Trybała, Jarosława Zembeka i Zuzu Uwu. Naszymi mecenasami są także Marzena Bodzionny, Wojciech Byrski, Michał Chmielarczyk, Artur Chojecki, Michał Dura, Michał Folga, Remigiusz Golanowski, Mirosław Kana, Radosław Karwiński, Anna Kudła, Maciej Lemański, Norbert Mądrzak, Mieszko Maślanka, Michał Miłoń, Jarko Motocyklem, Mieszko Musiał, Piotr Pomieczyński, Piotr Przonda, Damian Ślęp, Mariusz Słyszewski, Krzysztof Taborski, Michał Wojton, Piotr Woźniak. Serdecznie wam za to wszystko dziękujemy.